Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze. Przepraszamy za drobny poślizg, drobną przerwę techniczną, ale mamy nadzieję, że już się słyszymy. Także witam jeszcze raz. Ja nazywam się Renata Kut, jestem Business Unit Managerem w firmie C-Cloud, która jest dystrybutorem usług zarządzanych w Polsce i na terytorium Europy Środkowo-Wschodniej i częścią Międzynarodowej Grupy Dystrybucyjnej Bacotech. Razem ze mną dzisiaj są koledzy Tomek Wieczorek i Mirek Chudy. Wspólnie poprowadzimy dzisiejszy webinar. Dzisiaj porozmawiamy o rozwiązaniu Spam Titan Plus. A tematem dzisiejszego webinaru jest, temat dzisiejszego webinaru to jak uniknąć 9 na 10 cyberataków. Krótka agenda dzisiejszego spotkania i co dla Państwa dziś przygotowaliśmy, o czym opowiemy. Generalnie jeszcze zanim rozpocznę dzisiejsze spotkanie, chciałabym bardzo poprosić o zadawanie pytań w okienku czatu. Jeśli jakieś pojawią się w trakcie naszej prezentacji, naszego dzisiejszego pokazu, proszę nam zadawać te pytania na czacie. My na nie odpowiemy pod koniec dzisiejszego spotkania. Także byłoby nam miło, jeśli rzeczywiście zadawalibyście Państwo nam dzisiaj pytania, jeśli coś będzie interesować. Generalnie, jeśli chodzi o agendę, dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić i porozmawiać, tak jak wcześniej wspomniałam, o rozwiązaniu Spam Titan Plus. Rozwiązanie Spam Titan Plus jest to nowoczesne rozwiązanie antyfishingowe, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do zapewnienia ochrony przed nieznanymi zagrożeniami, na przykład typu Zero Day. Nasze rozwiązanie sprawdza, czy linki w otrzymanych wiadomościach przede wszystkim są bezpieczne, ale także chroni przed adresami URL, które w momencie dostarczenia wydają się bezpieczne, no ale później na przykład zostają podmienione lub też uzbrojone w złośliwe oprogramowanie. Natomiast otwierając dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy webinar, chciałabym Państwu także opowiedzieć o modelu usługowym, modelu MSP, które mamy dostępne w naszym portfolio jako dystrybutor rozwiązania Titan HQ. Jakie są korzyści z nawiązania współpracy w tym modelu, możliwości zakupu tego rozwiązania w postaci usług. Następnie Tomek omówi stan bezpieczeństwa na rok 2022, a także wprowadzi Państwa do narzędzia Spam Titan, zasad działania i nowych funkcjonalności, a trzecią taką częścią dzisiejszego spotkania będzie pokaz konsoli, który przygotował dla Państwa Mirek Chudy, nasz inżynier. Okej. Jeśli chodzi o Spam Titana w naszej ofercie, w ofercie C-Cloudu, mamy dla Państwa dostępną usługę Spam Titana Clouda w modelu usługowym, w modelu MSP. Może zacznę od usługi zarządzanej. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, usługa zarządzana tak naprawdę została wprowadzona, aby zmienić pewien model biznesowy, tradycyjny bądź też przyjęty model biznesowy i przede wszystkim, aby można było zaoferować na rynek rozwiązania w postaci usług, które mogą być zarządzane zdalnie, jak w tym przypadku mamy Spam Titana Clouda. Mogą być one zarządzane z dowolnego miejsca przez dowolnego operatora. Daje to bardzo dużą możliwość powiększenia sobie sprzedaży, czy też zwiększenia możliwości sprzedażowych, powiększenia własnego portfolio, no i wprowadzenia całkowicie nowej oferty na rynek. Natomiast jeśli chodzi o klientów końcowych, którzy poszukują różnego rodzaju rozwiązań bezpieczeństwa, taka usługa, oferta usługowa pozwala w sposób bardzo elastyczny wprowadzić różnego rodzaju rozwiązania do swojej firmy, do swojej organizacji. Często rozwiązania, które na przykład były niedostępne dla Państwa bądź też skierowane do
sektora dużych przedsiębiorstw, gdzie cena lub też poziom zaawansowania danego rozwiązania uniemożliwiała wprowadzenie takiego oprogramowania do firmy, po prostu zakup takiego rozwiązania. Jeśli chodzi o usługi zarządzalne, stają się one coraz bardziej popularne niż tradycyjny model sprzedaży. My na pewno jako dystrybutor usług zarządzalnych widzimy już wskaźniki wzrostu, widzimy bardzo duże zainteresowanie naszych partnerów oraz klientów końcowych. Więc dystrybucja i w ogóle sprzedaż takich usług w Polsce ma ogromny potencjał, ponieważ nabierają one z miesiąca na miesiąc, z roku na rok innego znaczenia. Także widzimy zauważalną zmianę podejścia odbiorców przez chociażby otwarcie się na korzystanie z takich systemów. Dlaczego warto zainteresować się akurat Spam Titanem w modelu usługowym? Tutaj przedstawię Państwu kilka takich najważniejszych w moim odczuciu informacji, dlaczego warto korzystać z takiej usługi, no i przede wszystkim jak zacząć. Minimalna wysokość zamówienia w przypadku Spam Titana Clouda to 10 użytkowników i minimalnym okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc. Jest to tak naprawdę standardowy okres rozliczeniowy. No i nie oszukujmy się, jest to bardzo wygodne, bo pozwala nam bardzo szybko i przy niewielkiej inwestycji uruchomić w naszej organizacji czy też u naszego klienta usługę, która może nam w znaczący sposób powiększyć bezpieczeństwo w organizacji. Samo uruchomienie takiej usługi wiąże się z podpisaniem pomiędzy nami a naszym partnerem handlowym umowy ramowej MSP, czyli z nami taką umowę podpisuje partner, natomiast klient końcowy podpisuje taką umowę ze swoim dostawcą, z naszym partnerem. Ważną kwestią jest to, że nie ponosicie Państwo żadnych kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury, no i czy też zarządzania całą infrastrukturą. Te koszty leżą po naszej stronie jako dostawcy takiej usługi. Nie ma również kosztów związanych z zarządzaniem. Z wyjątkiem sytuacji, oczywiście, jeśli bylibyście Państwo zainteresowani, jeśli mielibyście Państwo taką potrzebę, aby poprosić o wycenę takiej usługi zarządzania, mamy taką ofertę również dostępną w naszym portfolio, także ewentualnie zachęcam do skorzystania lub do zadania pytań po tym spotkaniu, a my przedstawimy szczegóły. Co jest również istotne, to płatność wyłącznie za zrealizowane usługi i też opcja rozliczeń miesięcznych. My jako dystrybutor nie pobieramy od Państwa opłat do przodu, to znaczy, że opłaty są dopiero naliczane wstecznie z dołu po okresie realizacji usługi, co powoduje, że jest to bardzo, bardzo wygodna, bardzo bezpieczna forma inwestycji. Jest możliwość rozliczeń miesięcznych, jak również rozliczeń rocznych. To Państwo decydujecie, jaka forma rozliczeń będzie dla Państwa bardziej wygodna, bardziej elastyczna. I co ważne, w takim samym cyklu, w cyklu miesięcznym, możemy sobie zdezaktywować usługę. Możemy na przykład rozpocząć korzystanie ze Spam Titana Clouda w sierpniu, wykorzystać taką usługę we wrześniu, otrzymać fakturę po okresie realizacji, czyli po 30 dniach w październiku, no i ewentualnie jeśli byście się Państwo rozmyślili bądź zaszłaby jakiś ważny powód ku temu, zadecydowalibyście Państwo, że jednak Spam Titan to nie jest narzędzie, usługa, której Państwo szukaliście, można taką usługę zdezaktywować bezpiecznie, bez obawy, że poniesiecie Państwo jakieś dodatkowe koszty związane z dalszym okresem rozliczeniowym bądź też związane z podpisaniem umowy. Tutaj proszę się tego nie obawiać. Dodatkowo mamy możliwość, tak jak powiedziałam, właśnie tych rozliczeń miesięcznych, rocznych, samodzielne i elastyczne aktywowanie, dezaktywowanie usług. Tutaj my jako dystrybutor dostarczamy naszemu partnerowi narzędzie w postaci konsoli zarządzającej. To partner tak naprawdę decyduje, jakie uprawnienia będzie miał klient końcowy. Może oczywiście samodzielnie i elastycznie zdezaktywować usługę.
No i do kogo kierujemy taką usługę Spam Titan Cloud? Przede wszystkim do firm, które chcą chronić się przed phishingiem. Tak jak na wstępie powiedziałam, dwa słowa o Spam Titanie Plusie. Jest to rozwiązanie antyphishingowe, więc jak najbardziej możemy zaoferować Spam Titana do firm, które chcą właśnie chronić się przed phishingiem, do organizacji i firm, które chcą zniwelować próbę zainfekowania sieci poprzez wiadomości mailowe, ale także do organizacji, w których na przykład utrudnione jest sprawdzenie, czy odebrany mail, czy mail, który wpada na naszą skrzynkę mailową, jest naprawdę od współpracownika. Ale przede wszystkim my rekomendujemy, aby oferować taką usługę Spam Titana do małych i średnich firm, których na przykład nie stać na wdrożenie zaawansowanej technologicznie infrastruktury bezpieczeństwa, do organizacji, gdzie ten budżet jest niesamowicie ważny, gdzie budżet jest mniejszy właśnie na wydanie, na skorzystanie i kupienie takiej zaawansowanej usługi bezpieczeństwa, czy też rozwiązania bezpieczeństwa. Także jak najbardziej ta usługa będzie dla tych klientów pomocna, no i my rekomendujemy, aby właśnie do tych firm, do tych organizacji trafiać ze Spam Titanem. Jeśli chodzi o korzyści, to oczywiście wchodząc we współpracę w modelu usługowym i korzystając z usługi Spam Titan Cloud w modelu usługowym, tak jak już wspomniałam, Państwo decydujecie, w jaki sposób chcecie się rozliczać, czy będą to rozliczenia miesięczne, czy będą to rozliczenia roczne. Tutaj jest to tylko i wyłącznie decyzja, która jest podjęta przez klienta końcowego, przez partnera. Dodatkowo im więcej licencji, tym cena dla Państwa jest niższa, czyli im wyższy próg wejścia, im więcej tych skrzynek pocztowych będziemy chronić, tym nasza cena zakupu będzie niższa. Dodatkowo nie mamy opłat za nieużywane licencje, no i płacimy tylko i wyłącznie za licencje, z których korzystamy. Faktura jest zawsze wystawiana za okres już wykorzystany, za okres rozliczeniowy 30-dniowy w przypadku Spam Titana. Jak to działa? Jak nawiązać z nami współpracę? Generalnie dla partnerów, którzy są zainteresowani oferowaniem takiej usługi do swoich klientów, zapraszamy do kontaktu z nami na maila kontakt@ccloud.pl. Te dane będą również wyświetlone na ostatnim slajdzie, już na zakończenie naszej prezentacji. Prośba również o kontakt z opiekunem handlowym, jeśli już Państwo macie takiego opiekuna w grupie Bakotek. Podpisujemy umowę ramową, usługową, a następnie możecie Państwo oferować taką usługę zabezpieczenia poczty do swojego klienta. Natomiast klientów końcowych prosimy o kontakt bezpośrednio do partnera, bądź też z nami. My przydzielimy Państwu takiego jednego z naszych partnerów, którzy już z nami współpracują, no i chętnie umówimy się z Państwem na pokaz rozwiązania. Ja chciałam tylko jeszcze dodać przed oddaniem głosu Tomkowi, który już opowie Państwu troszeczkę więcej o Spam Titanie Plusie, że usługa działa tak naprawdę wyśmienicie. Mamy od lat szereg klientów, którzy korzystają z tego rozwiązania i są zadowoleni. Rozwiązanie jest bardzo dobrze usytuowane cenowo. Szczegóły przedstawimy Państwu w bezpośrednim już kontakcie po spotkaniu, jeśli bylibyście Państwo zainteresowani. No i przede wszystkim daje nam to ta usługa bardzo duży poziom bezpieczeństwa. Z mojej strony tytułem takiego krótkiego wstępu to wszystko. Chciałabym teraz oddać głos Tomkowi, a Państwa zachęcam do zadawania pytań. Dzień dobry Państwu, dziękuję Renata. Rzeczywiście potwierdzam wszystko to, co zostało powiedziane. Natomiast chciałbym się skupić w tym momencie na kwestiach związanych z aktualnym stanem bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę różne okoliczności. Tutaj kierując się raportem Deloitte'a, aż 91% wszystkich ataków zaczyna się od wiadomości e-mail. I to jest fakt, trzeba być tego świadomym. I generalnie cała płaszczyzna ataku wygląda inaczej dla każdego wydarzenia, dla każdego zdarzenia, ale tak czy inaczej, jakby kwestia maili jest tym
wspólnym mianownikiem. Na potrzeby dzisiejszego spotkania przygotowałem takie dwie persony i postaram się krótko opowiedzieć, jak to może wyglądać. Mamy panią Anię, 50-letnią kobietę pracującą w rejestracji w szpitalu powiatowym w niedużej miejscowości, a po drugiej stronie mamy pana Marka, 35-latka, handlowca z dużej miejscowości, z Warszawy w tym wypadku. I w zasadzie takich przypadków można mnożyć w nieskończoność, natomiast zmierzam do tego, że wystarczy, że pani Anna, zabiegana, każdego dnia otrzymująca kilkaset telefonów, kilkaset wiadomości e-mail, plus dodatkowa bieżączka, to powoduje, że gdzieś ta lampka ostrzegawcza zaczyna być mniej skuteczna. No i wystarczy jedna wiadomość, jeden niefortunny link, jedno kliknięcie, pobranie jakiegoś załącznika, no i nieszczęście gotowe. Podobnie tak samo pan Marek, masa telefonów, masa kontaktów, zabiegany i wystarczy, że w telefonie jesteśmy jedno kliknięcie, jeden ruch palca de facto od sprowadzenia na siebie sporego niebezpieczeństwa. I to jest kwestia taka, że oczywiście budowanie świadomości jest niezwykle istotne, ale wciąż kluczowym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo jest budowanie odpowiednich narzędzi, tworzenie takiego muru, takiego zabezpieczenia w oparciu o konkretne rozwiązania. No i właśnie w tym kierunku, właśnie dlatego z pomocą przychodzi firma Titan HQ. Irlandzki producent istniejący na rynku już kilkadziesiąt lat z ponad 10 tysiącami klientów w ponad 100 krajach na całym świecie, co łącznie daje ponad 1 000 000 aktywnych użytkowników. No a w konsekwencji to są 3 miliardy, a nawet więcej niż 3 miliardy filtrowanych wiadomości każdego miesiąca. Wykorzystując tak rozbudowaną bazę, ten producent był w stanie zaproponować rozwiązanie dobrze znane naszym stałym partnerom. Mam nadzieję, że niebawem Państwo również, którzy nie mieli jeszcze okazji sprawdzić spam Titana, również sprawdzicie. Natomiast dlaczego warto? W krótkich słowach kilka statystyk. Rozwiązanie spam Titan od Titan HQ blokuje aż do 99,97% spamu, gdzie spam to generalnie niechciane wiadomości. Przy wyjątkowo niskim współczynniku false positive, czyli tych wiadomości, które nie powinny zostać zakwalifikowane jako spam, ponieważ mówimy o 0,003%. Dwa niezależne silniki antywirusowe, Bitdefender i ClamAV. Natomiast jeśli chodzi o łatwość instalacji, zarządzania i utrzymania, myślę, że sporo na ten temat powiedziała już Renata we wstępie. Ja dodam tylko od siebie, że oczywiście rozwiązanie jest dostępne w formule MSP, w formie usługi w ramach C-Cloudu. Jest także dostępne w naszej tradycyjnej propozycji, w naszej tradycyjnej ofercie Bakotechu. Ponadto rozwiązanie jest dostępne w języku polskim, co na pewno ułatwi sprawę zarządzanie osobom w Polsce. A jeżeli chodzi o kwestię tych statystyk, o których przed momentem wspomniałem, czyli temu prawie 100% zabezpieczeniu spamu, no to wielowarstwowa analiza, te statystyki nie wzięły się znikąd. Na co mam na myśli, mówiąc o wielowarstwowej analizie? No już spieszę z wyjaśnieniem. Idąc od lewej górnej strony, przychodzi do nas mail, a w zasadzie na nasz serwer dostaje się jakaś wiadomość i w pierwszej kolejności mówimy o mechanizmie greylisting, czyli odrzucaniu maili od nieznanych nadawców przy pierwszej próbie. Chodzi o to, że jeśli taka wiadomość, taki mail jest wysyłany ze stałego serwera, to on wyśle ją po prostu ponownie. Natomiast jeżeli mówimy o nadawcy spamowym, taka próba już nie będzie miała miejsca. Zatem za pierwszym razem, już na pierwszym wejściu, przy pierwszym kontakcie mamy informację pierwsze sito. Kolejnym krokiem invalid recipient, czyli niewłaściwy odbiorca. Jeżeli hipotetycznie w ramach naszej organizacji nie pracuje dana osoba, nie mamy żadnego Grzegorza, Brzęczy czy Szykiewicza w naszych szeregach, a ktoś wyśle takiego maila na właśnie taki adres mailowy, no to ten mechanizm spowoduje, że ta wiadomość po prostu nie będzie zalegała na naszych serwerach. Gdy mówimy o jednej takiej wiadomości, dwóch, trzech, pięciu, no to nie stanowi dużego zagrożenia. Natomiast jeżeli jesteśmy ofiarą ataku i tych wiadomości są dziesiątki tysięcy tylko po to, żeby zdestabilizować nasz serwer, no to brak takiego zabezpieczenia może tutaj powodować niemałe problemy. Kolejnym krokiem RBL. RBL, czyli Real Time Black Hole List, to jest nic innego jak lista zbierająca informacje w czasie rzeczywistym o podejrzanych serwerach, o podejrzanych nadawcach wiadomości. To takie listy, na które stosunkowo łatwo się dostać, natomiast bardzo trudno się z nich wydostać. I chodzi o to, że na dzień dobry
Spam Titan oferuje kilka takich list RBL, natomiast oczywiście można też dodawać w trakcie użytkowania dodatkowe, kolejne. Sender Policy Framework, SPF, czyli mówimy o sytuacji, o sprawdzeniu, czy dany serwer nadawcy może posługiwać się daną domeną. No i jesteśmy w połowie naszego rysunku, w połowie naszego schematu, gdzie przechodzimy do kwestii związanej z filtrowaniem zawartości wiadomości. I tu na przykład wykorzystując Spam Titana jesteśmy w stanie ograniczyć albo wyłączyć możliwość otrzymywania wiadomości na przykład z różnych krajów, z różnych części świata, posługujących się innymi alfabetami. Sytuacja potencjalnie, nie chcemy otrzymywać maili zza wschodniej granicy, jak najbardziej jesteśmy w stanie coś takiego wyłączyć i w ten sposób Spam Titan odfiltruje wszystkie wiadomości. To tylko oczywiście część możliwości wykorzystania tej filtracji zawartości, ale to tylko przykład. Myślę, że Mirek w części praktycznej co nieco powie więcej na ten temat. W kolejnej części cała lista załączników, które jesteśmy w stanie odrzucić na podstawie samego rozszerzenia. Generalnie kwestia ochrony przed niechcianą zawartością, przed malwarem w postaci załącznika. Później dwa silniki antywirusowe, o których wspominałem. A następnym krokiem czarne i białe listy. Z tego względu jest to na końcu ustalone, żeby uniknąć sytuacji, w której z danego dobrego konta, którego mamy na swojej białej liście, przyszłaby wiadomość, która jednak w jakiś sposób została skażona. Stąd właśnie na samym końcu. I dopiero gdy wszystkie te elementy przejdą i wpłyną całościowo na odpowiedni ranking wiadomości, na jej odpowiednią jakby wartość, bo każdy z tych kroków dodaje odpowiednią punktację, dopiero gdy wiadomość zostanie uznana na tym etapie za bezpieczną, trafi do naszej skrzynki mailowej. I jeżeli chodzi o kwestię Spam Titana, tak wygląda rdzeń tego rozwiązania. Natomiast tytułem i tematem dzisiejszego spotkania jest ochrona antyphishingowa. I tu chciałbym przedstawić Państwu najnowszą funkcjonalność. Funkcjonalność nazwaną Link Lock, która odróżnia Spam Titan od Spam Titan Plus. Mianowicie Spam Titan Plus to jest rozwiązanie Spam Titan wzmocnione o funkcję Link Lock, która chroni przed adresami URL, które w momencie dostarczenia wydają się bezpieczne, ale w pewnym momencie zostają podmienione i w cudzysłowie oczywiście uzbrojone w złośliwe oprogramowanie. No i cały mechanizm polega na tym, że Spam Titan Plus, a w zasadzie Link Lock ze Spam Titan Plus, w chwili kliknięcia, czyli w czasie rzeczywistym, w momencie gdy ten wspomniany wcześniej pan Marek czy pani Ania kliknęliby ten potencjalnie niebezpieczny link, on dopiero wtedy jest sprawdzany raz jeszcze. Zatem niezależnie od tych wszystkich elementów, tych kroków, o których wspomniałem wcześniej, ta wiadomość, która się dostała na naszą skrzynkę mailową, raz jeszcze ten link zawarty w wiadomości jest skanowany i weryfikowany pod kątem bezpieczeństwa. Czy prowadzi do dobrej strony, czy nie pobiera jakiegoś oprogramowania niechcianego i tak dalej. To odróżnia rozwiązania klasyczne, standardowe, może nawet czasem nieco przestarzałe, albo rozwiązania typu open source, od rozwiązań właśnie współczesnych, nowoczesnych w oparciu o technologię AI, o machine learning. Jeżeli chodzi o kwestię krótkiego wprowadzenia w najnowsze funkcjonalności i dlaczego tak warto pochylić się nad kwestiami bezpieczeństwa poczty przychodzącej i wychodzącej, to tyle. Chciałbym teraz poprosić Mirka o pokazanie, jak to wygląda w rzeczywistości i do powiedzenia swoich przemyśleń, swoich obserwacji. Dzięki wielkie Tomku, dzięki wielkie Renato. Ja nazywam się Mirosław Fudy, jestem inżynierem odpowiedzialnym za rozwiązania firmy Titan HQ u nas w grupie Bakotech, czyli między innymi właśnie w C-Cloudzie. Prosiłbym o dosłownie sekundkę, już udostępniam Państwu swój ekran. A w tym momencie powinna być widoczna strona pierwsza, taki generalnie dashboard powitalny w konsoli Spam Titana. Mamy grupę, znaczy mamy tutaj większość informacji potrzebnych do codziennej pracy, do tego, żeby sprawdzać, co dzieje się z naszym systemem. A tak pokrótce, jeżeli chodzi o to, o czym mówił wcześniej Tomek,
Za chwilę to Państwu przedstawię, jak to wygląda technicznie. Sam system jest bardzo prosty w obsłudze, jest bardzo przejrzysty. Generalnie wszystko mamy dostępne z poziomu tych kilku zakładek, które tutaj są widoczne. Sama konsola jest dostępna w języku polskim. Ja Państwu prezentuję to w języku angielskim, bo jest mi to po prostu wygodniej. Jeżeli chodzi o rzeczy związane z bezpieczeństwem, o tym, jak zabezpieczamy naszych klientów przed tym, żeby nie docierały te niechciane wiadomości do naszego systemu, to pierwszym krokiem jest właśnie ta ochrona IP, czyli te listy RBL-owe, to w jaki sposób my je możemy tutaj nam, w jaki sposób możemy je skonfigurować. Po prostu wpisujemy taki adres listy RBL-owej, dodajemy taką listę i to, można powiedzieć, już działa. Mamy możliwość oczywiście zbypassowania, czyli dodania takiego wyjątku do tej listy, czyli jeżeli niestety jakiś z naszych kontrahentów, klientów, generalnie odbiorców, znaczy nadawców maili, które my odbieramy, trafi na taką listę, jesteśmy w stanie tymczasowo, można powiedzieć, wyłączyć jego adres spod sprawdzania z tych list, tak żeby nie musieć usuwać całościowo tych list, żeby nie zmniejszyć tego poziomu ochrony. Jeżeli chodzi o samą ochronę właśnie już typowo domeny, to o czym mówił wcześniej Tomek, czyli sprawdzamy RBL-e, sprawdzamy poprawność wpisów SPF w rekordach domeny, możemy włączyć gray listing, czyli takie to opóźnienie odebrania tej wiadomości przez nas, przez nasz system od nadawcy. Dzięki temu chronimy się przede wszystkim przed kampaniami spamowymi, które wysyłają tylko raz tą wiadomość i już nie ponawiają takiej wysyłki, bo te serwery spamowe są tak ustawione, żeby wysłać jak najwięcej wiadomości, a nie żeby jak najwięcej wiadomości zostało dostarczonych. No i to, w jaki sposób jesteśmy w stanie sprawdzić naszego odbiorcę na naszym serwerze, czy taki faktycznie odbiorca znajduje się u nas w poczcie, to możemy dynamicznie odpytywać nasz serwer pocztowy za każdym razem, pytając się, czy taki użytkownik faktycznie istnieje. Możemy odpytywać naszą usługę katalogową, czy to Active Directory, czy generalnie jakikolwiek generyczny LDAP, jesteśmy w stanie tutaj się synchronizować, czy jeżeli mamy jakąś mniejszą domenę z mniejszą ilością użytkowników, możemy również ich wpisać ręcznie i wtedy tylko i wyłącznie do tej listy użytkowników te maile będą trafiały. Jest to taki pierwszy stopień na tej liście, na którą tutaj Tomek pokazywał, tak aby tutaj odsiać jak najwięcej tych niepoprawnych serwerów pocztowych, które próbują wysłać do nas wiadomości. Jeżeli chodzi o filtrowanie zawartości, czyli już tej treści tego maila, to oczywiście mamy dwa systemy antywirusowe. Jest to klama V i Bitdefender, gdzie w pełni jesteśmy w stanie sprawdzić treść wiadomości czy też załączników, łącznie z tym, że jesteśmy w stanie ten załącznik za pomocą chmury Bitdefendera, można powiedzieć, zdetonować w bezpiecznym miejscu, żeby sprawdzić, czy aby na pewno wszystko jest z nim w porządku. Standardowo jesteśmy w stanie oczywiście sprawdzać załączniki, jesteśmy w stanie blokować się na poziomie poczty przychodzącej, jak i wychodzącej, więc tu można powiedzieć, że nie chcę nadużywać tego słowa, ale jest to w jakiś sposób takie trochę bardzo, bardzo, bardzo podstawowe DLP, jeżeli chodzi o tą pocztę wychodzącą, tak żeby pewne również rzeczy nie wychodziły od nas z organizacji. I co ważne, jesteśmy w stanie skanować archiwa i archiwa w archiwach, nawet do 20 stopnia archiwizacji, tak aby chronić się przed tak zwanymi zip bombami, które mogą być małymi załącznikami, które generalnie mogą być teoretycznie bezpieczne,
ale po próbie otworzenia takiego archiwum ono zacznie się wypakowywać w nieskończoność i potrafi nam zająć całą przestrzeń dyskową. Idąc dalej, przede wszystkim mamy możliwość tworzenia reguł na podstawie zawartości nie tylko nagłówku wiadomości, ale również samej treści wiadomości, więc jesteśmy w stanie filtrować po pewnych słowach kluczowych, czy to jeżeli wiadomość będzie zaczynała, kończyła się, czy też mamy możliwość tworzenia wyrażeń regularnych, na podstawie których będziemy w stanie odsiewać pewne informacje i dla poczty przychodzącej, i dla poczty wychodzącej, więc tutaj już trochę bardziej, można powiedzieć, to DLP w jakiś sposób wchodzi tutaj w grę, więc zabezpieczamy się nie tylko na zasadzie ataków, które mogłyby przyjść spoza organizacji, ale również takich, które mogłyby w jakiś sposób wyłudzić informacje z wewnątrz organizacji i przesłać je gdzieś dalej. Więc tutaj możemy sobie na podstawie tych wyrażeń regularnych budować przykładowo numery PESEL, numery kart kredytowych, kont bankowych. Także jest to naprawdę bardzo potężne narzędzie, dzięki któremu możemy naprawdę zabezpieczyć swoją pocztę, nie tylko w kwestii poczty przychodzącej, ale również w kwestii poczty wychodzącej. Niestety czasami zdarza się, że ktoś ściągnie jakiś plik, który no, niekoniecznie będzie bezpieczny, coś na nasz komputer czy komputer pracownika dostanie się i będzie próbowało takie informacje wysłać za pomocą poczty, bo jest to po prostu najmniej podejrzane i jesteśmy jak najbardziej w stanie również się tak zabezpieczyć, żeby te pewne informacje kluczowe dla działania naszej organizacji również zabezpieczyć. No i funkcjonalność, o której dzisiaj chcielibyśmy najbardziej powiedzieć, czyli spam, funkcjonalność, która została zaprezentowana razem z pakietem Spam Titan Plus, czyli funkcja Link Lock. Jest to sprawdzanie linków już po dostarczeniu do odbiorcy. Czyli generalnie działa to na zasadzie takiej, że oprócz tego oczywiście, że sprawdzamy treść wiadomości, linki podczas filtrowania tej wiadomości przez nasz system, jesteśmy w stanie przepisać taki adres wiadomości tak, żeby kierował na serwery Titana i w momencie już po dostarczeniu tej wiadomości do odbiorcy, za każdym razem, jeżeli nasz pracownik będzie klikał w jakikolwiek link znajdujący się w wiadomości, będzie najpierw trafiał na serwery Titana, tam będzie ta strona sprawdzana pod względem malware'u, phishingu, niebezpiecznych rozszerzeń aplikacji, generalnie reputacji tej strony i ewentualnie będzie wtedy blokowana, bądź jeżeli jest bezpieczna, będzie przepuszczana dalej, generalnie nie ma żadnych opóźnień, jeżeli tutaj będziemy chcieli, znaczy jeżeli ta strona będzie bezpieczna, użytkownik nawet tego nie odczuje. Jesteśmy w stanie ustawić to na poziomie domen, które obsługujemy, czyli dla niektórych domen możemy oczywiście włączyć bądź wyłączyć taką funkcjonalność, gdzie jesteśmy w stanie skustomizować tą stronę do blokowania, gdzie możemy wrzucić własne logo, możemy własny tekst wpisać, który ma się wyświetlać, że ta strona została zablokowana z powodu takiego i takiego, jak również możemy włączyć bądź wyłączyć możliwość przejścia dalej na tą stronę. Możemy to również włączyć na poziomie użytkowników, których mamy dodanych do systemu. Możemy dodawać wyjątki. Przykładowo, jeżeli będzie tutaj jakiś link odnośnie Google'a, to ten link nie będzie sprawdzany i będzie tutaj normalnie wszystko przepuszczane. Jakby już Państwu pokazuję, jak to działa, można powiedzieć, w praktyce. Tylko otworzę sobie tutaj te dwa maile, które mam przygotowane. Pierwsza wiadomość, jest to mój Outlook. Generalnie wygląda to w ten sposób, że mam tutaj link do naszej strony ccloud.pl i w tym momencie, tak jak Państwo widzą, pod tym linkiem znajduje się adres https link, linklog titan hq analyze
i tutaj adres naszej strony. Jeżeli ja kliknę w tym momencie w ten link, zostanę przeniesiony, tak jak Państwo widzą, bez żadnego opóźnienia do strony C-Cloudu. Jest to strona bezpieczna, więc jak najbardziej zostałem po prostu przepuszczony. A tutaj mam stronę, która została w tym momencie rozpoznana jako zagrożenie. Ja Państwu też tutaj od razu pokażę, jak to wygląda za pomocą Wirus Totala, żeby nie było, że jest to jakaś spreparowana strona. 10 vendorów spośród tych, którzy są tutaj wylistowani, uznało, że jest to link podejrzany, jest to link niebezpieczny. Więc w tym momencie, jeżeli ja kliknę na ten link, przepraszam, bo tutaj mi się zakładki. W tym momencie, przepraszam Państwa bardzo, już to powinno się tak tutaj otworzyć i ta strona została zablokowana. Mam powód, została oznaczona jako niebezpieczna, mam podany link. Mam podane, dlaczego ta strona została w tym momencie zablokowana i mam przycisk Continue to Site, jeżeli chciałbym przejść dalej do tej strony. Moje systemy, kolejne zabezpieczenie nie pozwolą mi ściągnąć tego pliku, ale jeżeli by ktoś kliknął na ten przycisk Continue to Site, zostałby przeniesiony do strony, żeby pobrać ten plik SOAR PPC, który jest oznaczony jako w tym momencie niebezpieczny. I czy to będzie miesiąc, czy to będzie rok po dostarczeniu takiej wiadomości, my w tym momencie ten link zawsze będziemy sprawdzali. Bez względu na to, czy jest to związane z, czy ten link był wysłany do nas, czy przez nas, to wszystko będzie przepisane i będziemy te wiadomości sprawdzać. Dzięki temu chronimy się przede wszystkim przeciw kampaniom, które polegają na tym, że jest wysyłany jakaś kampania mailowa, nie wiem, jakaś newsletterowa, która na moment wysłania jest faktycznie prawidłowa, nie ma tutaj żadnego problemu, ale po 15-20 minutach te linki, te adresy stron, które znajdują się w tych kampaniach, zostają podmienione na linki phishingowe, malwareowe. Jeżeli ktoś kliknie w późniejszym czasie, a zazwyczaj na takie maile zwraca się uwagę dopiero jak się ma faktycznie jakąś wolną chwilę, to dopiero wtedy jesteśmy poddani na to zagrożenie, a w wypadku korzystania z funkcji Linklock będziemy jak najbardziej zabezpieczeni i takie strony zostaną zablokowane. Tak bardzo pokrótce, nie rozwodząc się nad tutaj całością tego systemu, bo mógłbym naprawdę mówić o nim przez bardzo długi czas, Z mojej strony to tyle. Ja chciałbym oddać w tym momencie głos Tomkowi. Jeżeli będą mieli Państwo jakieś pytanie, zapraszamy do kontaktu. Jeżeli chcieliby Państwo zobaczyć szerzej ten nasz system antyspamowy Spam Titan, również zapraszamy do kontaktu. Możemy umówić się na sesję 1 na 1, tak żeby tutaj pokazać więcej tych funkcjonalności, dokładnie opowiedzieć, jak to wszystko działa. Także ja dziękuję Państwu serdecznie za tą chwilę i oddaję głos Tomkowi. Dziękuję Mirku, dziękuję bardzo. Nic dodać, nic ująć. Jeżeli chodzi o kwestie kolejnych kroków, gorąco zachęcamy, zapraszamy do kontaktu. Chętnie umówimy się i pokażemy, jak to działa w przypadku konkretnych scenariuszy, jak to może wyglądać u Państwa w organizacji albo w organizacji Państwa klientów. I jeżeli jesteście Państwo zainteresowani również wersjami testowymi, jak najbardziej jesteśmy w stanie wygenerować takie. Zatem ze swojej strony, przeglądając tutaj na bieżąco okienko czatu, widzę, że nie padły żadne pytania. Jeżeli jakieś jednak się pojawiły, to najlepszy moment, żeby zadać. A jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję za Państwa czas, za uwagę. To była ogromna przyjemność spędzić z Państwem ten poniedziałkowy poranek. Dziękuję Renacie, dziękuję Mirkowi.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji, także zapraszamy na naszą stronę internetową ccloud.pl oraz bakotech.pl oraz do kontaktu bezpośredniego. Dobrego dnia życzę zatem i do usłyszenia, do zobaczenia.